Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Immortal Sphinx Rising. I w tym odcinku ruszymy na te czeluści, które nam zostały, na te najtrudniejsze, które zostawiłem na koniec, czyli tutaj. I od tego sobie zaczniemy. Wcześniej trochę źle kombinowałem, bo próbowałem tutaj normalnie łukiem strzelać, a jest to wiele prostszy patent, jak się okazuje. I fajniejszy w ogóle. Zaraz pokażę, o co chodzi. Bo będzie tu bardzo wiele tarcz. I ja wcześniej strzelałem normalnie z łuku, a wystarczy w ten sposób jeszcze przyspieszać. Coś takiego. Okej. Trochę zły kąt. Wystarczy w ten sposób. I mamy pierwszy zaliczony etap tego wyzwania, tej czeluści. Będzie coraz trudniej, ale też trzeba zważać, bo ja już próbując nagrywać ten materiał ominąłem jedną skrzynię, dlatego... A tam jest, tam to ominąłem, okej. Zebrałem tylko tą tutaj. Dobra. No to lecimy sobie dalej z wyzwaniem. Fajnym zresztą wyzwaniem, trzeba przyznać. Naprawdę ciekawym. Okej. Zaliczone. Okej. Tu też zaliczone. Teraz ta strona. Teraz najciekawsze, bo teraz będziemy mieli naprawdę bardzo dużo tego. Teraz jeszcze po każdej ze stron. Czyli zaczynamy od tego tak naprawdę. Czyli tutaj. A co jest? No właśnie. Szybciutko teraz druga strona. Okej.
Okej. Strona zaliczona. Teraz tutaj. Okej. Jeszcze tutaj coś niezaliczone. O kurde. Nie no. Szybko. Dobra, jeszcze raz. Wróciłem tutaj na początku trochę czasu. Okej. Teraz nie straciłem tego czasu już. Już od góry. Dobra. Aj. No to już to jest strata. Trzeba się ustawić dobrze. O kurde. Dobra. Jest, się udało. No dobra, to teraz trzeba pozbierać wszystkie skrzynki. Jedna jest jeszcze ukryta z tyłu. Fajne wyzwanie. Trzeba też dobrze się przygotować, trzeba powykupywać te wszystkie ulepszenia, dzięki którym możemy przyspieszać strzały. Okej, zanim wyjdziemy, to udajmy się tutaj na tyły. Orzesz ty.
udało się. No i okej. Kolejne bardzo trudne wyzwanie zaliczone. Wszystko pozbierane. Więc spokojnie można opuścić. Dobra, mamy jeszcze dodatkowe zadanie kogutów, tak? Raczej tutaj kogutów. Nie znajdę. Okej. Tutaj nie możemy jeszcze się dostać. Tutaj jest jeszcze jakaś czeluść. W ogóle nie zbadana jeszcze. Niedaleko. Więc Indika nam tutaj pomoże trochę. Może przy okazji jakieś koguty. Tego wierzchowca raczej mamy. Ale warto sprawdzić. Mamy. Okej. On w takich miejscówkach często są koguty. O, tutaj poszukajmy. Może. To nie ma. To lecimy do tej czeluści. Jeszcze zaraz, jeszcze może po drodze tylko. Byśmy zobaczyli. O, tutaj coś. O, proszę, ambrozja. No dobra, wracamy na Indikę i szybciutko do czeluści. Jest kogut. Dobry jeden. No i dobra, żeby dostać się do tej czeluści, będziemy musieli stoczyć walkę tutaj. Bardzo przyjemno. No i dobra, i zobaczmy. Podejrzewam, że będzie pewnie na najwyższym poziomie. A nie, akurat na drugim jest.
dobra, wiadomo, że tam jest, no, okej. I co, i teraz jeszcze raz? Aha. Oj, kto by miał tak wyglądać? Całkiem przyjemnie. Ale tam trzeba by było podpalić to. A skąd to ogień wziąć? I co teraz w ogóle? Teraz, o, tutaj coś jest. Ciekawe, co to spowodowało. Aha, że tam jakaś się rusza winda. Może to gdzieś tam z drugiej strony jest. Jeszcze raz damy to. Tam było trzeba teraz, okej. Już rozumiem. To jeszcze raz powtórzmy. No dobra, czekamy teraz tutaj na tą windę. No i wjeżdżamy na górę. Okej, widzę klocki. Idziemy w górę. Są kolejne klocki. Jest i kolejna winda.
jedziemy dalej. No dobra, a co tu się dzieje? A tu jest skrzynia. A jak do niej dotrzeć? Znaczy, jak to odblokować? Teraz tutaj jest ogień. Czy tak? Tak. No dobra. Skoro mamy załatwioną skrzynię, to wypadałoby już tylko opuścić tą lokację. A opuścimy tą lokację. Tylko... Jakoś nie widzę tej tarczy teraz. Aha, tutaj jesteś. Zostało opuścić. Fajne, te wyzwanie było też fajne, no muszę przyznać. Tam jakiś kryształ chyba widzę. O nie, to tylko przeciwników paru. Koguty jakieś? Nie. No dobra, zaraz tutaj jeszcze dojdziemy do tego. Tylko się zastanawiam, czy już możemy tutaj. Wcześniej nie mieliśmy jakiejś boskiej mocy tam. I tutaj czegoś brakowało. Może sprawdźmy tutaj. Zaraz się okaże, o co tu chodziło i czy już teraz nie wyskoczy komunikat. O, na to wygląda, że nie. Okay.
takie coś, okej. No dobra, zobaczmy też, gdzie jest dodatkowa skrzynia tam. Różne klocki, tak? O, ładnie, ładnie, ładnie. Ładny rzut. Niekoniecznie mi się spodobało to, że ta winda odjechała, ale to nic, poczekamy. W takim bądź razie. I wszędzie trzeba położyć odpowiedni klocek, tak? Czyli tutaj wystarczy ten, więc weźmy sobie metalowy. W sumie dobrze się stało, bo te małe będą obciążeniem tutaj. Tylko... się zastanawiam to z jakiej długości. Właśnie. Było trzeba rzucić tamtym klockiem i tam on miał się rozbić. To nic, ale to się da otworzyć. No, mój błąd. Teraz rzucimy tym. Rzucimy tym klockiem. W tamtą stronę się stworzą dwa te mniejsze i będzie można je rozłożyć tam. Coś takiego. Okej. I mamy całą drogę, ale teraz zastanówmy się. Jak dostać się do skrzynki? Okej, prawie byłem. Ale w ten sposób dostaniemy się, bo widzę, że już tam jest droga dalej. Tylko że tam trzeba coś jeszcze mieć, ale zaraz zobaczymy.
ciężko na tym wylądować. Nie można na tym wylądować? Co to jest? Dziwny motyw. Kurde, tam niechcąco rozboliłem. Kurde, się da tam, na pewno się da, tylko ciężko. Wszystko jest już na swoim miejscu. O, tędy też można. No dobra, to co my tu mamy? A mamy tutaj klocka ciężkiego. Pięknie, co za rzut, jak się wpasował idealnie. Okej. Rozumiem. Wiem skąd wziąć nawet. Otóż tego potrzebujemy klocka. Okej, czyli tym jak rzucimy to on tam się rozwali nam. Okej, lecimy z nim dalej. Tutaj. Okej.
najpierw by wypadało. Jeszcze raz. Tym razem lepiej się przygotuję. Tutaj tego zostawimy. Bierzemy teraz tego. I grzejemy z nim na górę. Połóżmy sobie go. Okej. I w ten sposób tak, mamy raz tutaj, mamy dwa tutaj, i trzy tam, nieźle. Okej. Pozbierajmy wszystkie teraz. Okej. Spójrzmy, tylko jeszcze nic nie zostawiliśmy, nic. Który teraz, który to jest piorun? Trzeci może? Tak, trzeci, to możemy dokonać kolejnego ulepszenia mistrzowskiego. No i pięknie, i już tutaj w Dolinie Wiecznej Wiosny została chyba tylko jedna czeluść, tak? Tak, ale już to nie będę zaczynał tej czeluści w tym odcinku, bo może być długa. Ale spróbujmy właśnie coś prostego, może tutaj zwykła skrzynia. I stąd się przeniesiemy. Bym chciał to terytorium zakończyć ostatecznie, ale nie uda mi się jeszcze, bo jest kilka rzeczy, które są prosiwane po całej mapie. Widzę kryształ jeszcze z daleka, do którego od razu lecę. Tu i figi są po drodze. Po prostu tutaj sobie ta skrzynia czeka, żeby ją zabrać.
Uciekaj szybko, kończmy tę walkę. Nocna. To jeszcze to załatwmy. Koniecznie. To jest związane chyba z jednym z tych czynów. Uczynków tych z tablicy heroicznych. O, jak dużo grzybów. Dobrze się przydadzą. To od razu może zróbmy noc. Okej, i stoczmy tę walkę. Tutaj, tak? Przeciwnik już prawie. Jeszcze jesteś. O, odłamek północy. Właśnie za te odłamki później będziemy mogli zdobyć zbroję. Już się czaję co i jak. Okej, zawróćmy się tylko jeszcze do siedziby bogów. I zobaczmy na tej tablicy, ile jeszcze tych nocnych skrzyń potrzeba nam. A jedną jeszcze potrzeba. No dobra, i również w tym momencie sobie zakończę ten odcinek. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!